Beniamin to bardzo dzielny i ambitny koń. Benek w krosie rozgrzewa się często nadmiernie i nie zawsze słucha dokładnie poleceń Darii. Jazda bez ogłowia daje możliwość przetestowania wzajemnego zaufania i sprawdzenia, na ile można Benkowi ufać podczas pokonywania krosu. Dworus i Beniamin, a dla przyjaciół Dworek i Benek, zamiast nudnego chodzenia w karuzeli, zdecydowanie wolą spacer po treningu w towarzystwie Darii i jej motocykla. Parafrazując znany cytat, można powiedzieć, że taka przyszłość naszego jeździectwa, jakie młodzieży szkolenie. Warto od początku młodym adeptom jeździectwa wpajać zasady partnerskiej współpracy z koniem. Z koniem traktowanym jak przyjaciel, do którego ma się zaufanie, którego się kocha i z którym należy nauczyć się rozmawiać w języku zrozumiałym dla niego. Nauka tego języka nie jest łatwa. Wymaga od jeźdźca wysiłku, solidnej pracy, pracy nad opanowaniem własnego ciała, tak by można było w pełni, kontrolując własne zachowania, czynić je zrozumiałymi dla konia. Młodzież trzeba umacniać w przekonaniu, że z przyjacielem koniem rozmawia się nie siłą, nie przemocą, ale wyczuciem, sprawnością umysłu, sprawnością ciała, z dużym dodatkiem prawdziwego uczucia. Każda nauka staje się o wiele prostsza i łatwiejsza, gdy ma się możliwość korzystania z opieki mistrza, nauczyciela. Thank you.
zapyta ktoś, a jaki sens jest jeżdżenia na sznurku bez ogłowia, skoro nie da się startować w zawodach w ten sposób? Oczywiście, że się nie da startować, może kiedyś, bo kto wie, ale jazda bez ogłowia zmusza człowieka do uświadomienia sobie, ile ma możliwości wpływu na konia poprzez język własnego ciała, bez użycia rąk. I jeżeli będzie w ten sposób jeździł, że ręce jego będą tylko po to, żeby niuanse pewne wykończyć, to wtedy dopiero dojdzie do prawdziwej lekkości i wtedy konie pod nim będą naprawdę z przyjemnością tańczyły, a nie będą wykonywały niewolniczą pracę zmuszone restrykcyjnymi pomocami. I to jest właśnie sens. To człowiek ma wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i ma zapanować totalnie nad własnym ciałem, a wtedy się przekona, jak koń będzie się wsłuchiwał w to, co ciało jeźdźca do niego mówi. Jeżeli się o tym nie pamięta i używa się głównie rąk do sterowania i przekazywania koniowi sygnału, to konie za często cierpią, a cierpiący koń nie będzie tańczył. Będzie niewolnikiem, który będzie wykonywał zadania, nie mając specjalnie wyjścia. A przecież konie sportowe, czy to konie ujeżdżeniowe, czy konie WKK-owskie, czy jakiekolwiek inne, mogą być końmi szczęśliwymi. Nie muszą wcale cierpieć, to tylko zależy od nas. Mogą się wspólnie z nami wspaniale bawić i spełniać nasze oczekiwania, popisując się swoimi wspaniałymi możliwościami, które im dała matka natura.